pracowni plastycznej znajdującej się obok sklepu Świat Magii w Bielawie odbyły się warsztaty dla najmłodszych mieszkańców miasta. Dzieci miały okazję poznać różne techniki tworzenia wielobarwnych nakryć głowy. Dzisiejsze zajęcia skierowane są do najmłodszych. Przyszły tutaj do mnie dzisiaj dzieciaczki zainteresowane właśnie kreatywną twórczością. Postanowiłam dzisiaj z nimi wykonać czapkę czarownicy tudzież czarnoksiężnika. Nie jest to trudne, trzeba tylko po prostu chcieć to zrobić. Halloween odbędzie się dopiero w ostatni wieczór października, jednak dzieci dzięki uczestnictwie w warsztatach już dziś są gotowe, by ruszyć przez miasto w ciekawym kostiumie. Są dwie wersje, czyli taka prosta, z papieru prostego i z papieru gniecionego, tak aby ta czapka wyglądała na taką starą, zużytą, której używa taka już zaawansowana czarownica. Wiem, że dzieciaczki będą biegały oczywiście w przeddzień Wszystkich Świętych i zbierały cukierki, stąd może taki atrybut właśnie takiej czarownicy pewnie się przyda. To nie pierwsze warsztaty organizowane przez Dagmarę Aleksandrowicz. Zapoznaje ona zainteresowane osoby z technikami takimi jak dekupaż czy origami. Zajęcia są skierowane do wszystkich osób zainteresowanych kreatywną twórczością. Tutaj może przyjść każdy, kto chciałby rozpocząć swoją przygodę z kreatywną twórczością, bądź już coś robi, a chciałby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Są grupy dzieci, jest grupa młodzieży, ale najczęstszymi gośćmi tutaj w mojej pracowni są osoby dorosłe. Są to przede wszystkim nauczyciele, panie przedszkolanki, które tą zdobytą wiedzę tutaj na warsztatach mogą później wykorzystać w codziennej pracy właśnie z dziećmi w szkołach czy w przedszkolach. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu mogą poszukać informacji na wiele sposobów. Informacje na temat warsztatów oraz tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, można zaczerpnąć ze strony z Facebooka. Na Facebooku mamy swój fanpage i tam można zobaczyć, co robimy. Również mam blog, na który można wejść i też zobaczyć, co tutaj się dzieje, ponieważ na blogu również zamieszczam informacje dotyczące warsztatów. Wszystkie osoby zainteresowane mogą również do mnie zadzwonić i wtedy też uzyskają ode mnie szczegółowe informacje dotyczące warsztatów. Najbliższe warsztaty odbędą się 14, 15 i 16 listopada, natomiast najmłodszych zapraszamy do Świata Magii już 23 listopada. Tym razem dzieci wkroczą w okres przedświąteczny.